Cześć, witajcie moi kochani, ten z bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Dark Souls, to jest nowa postać. Tak, ostatnio byliśmy jakimś tam wojownikiem czy innym tego typu gnojkiem, natomiast teraz jesteśmy piromantą. Dlaczego tak zrobiłem? Nie wiem, zrobiłem nową postać i doszedłem do wniosku, że wybiorę sobie inną postać. I wybrałem inną postać. Słyszałem, że ta postać jest cheaterska, więc... okej, jestem piromantą teraz, tak? Jestem piromantą, to jest coś pięknego w moim życiu. Dodałem sobie ostatnio właśnie chyba 4 poziomy aż. Jeden poziom do witalności, albo nawet 2 poziomy do witalności, jeden do wytrzymałości, jeden do siły. W związku z czym bije więcej obrażeń z mojej kochanej siekiery. Wolę siekierę wyciągnę sobie, czemu nie? Tak by the way, ona, czyli ta postać piromanty, pozwala mi na strzelanie kulami ognia, o ile wybiorę sobie rączkę jako coś tam. Nie zrobiłem tego, strzelał go tam pies. Jak coś, jeżeli ktoś oczekuje po mnie, że po takiej przerwie od ostatniego odcinka jestem profesjonalnym graczem, powiem wam nie, a nawet więcej. Nie pamiętam nic, totalnie, na to właśnie zacząłem nową postać, ale nie powtarzałem tego samego segmentu, no bo mówię, no po cholerę mam wam pokazywać drugi raz ten sam segment, więc tego bossa sobie, tamtego bossa sobie pokonałem, oczywiście nie poszło mi tak sprawnie jak w przypadku pierwszego zagrania, ponieważ zajęło mi to aż... Co to jest napisane? Menu gestów. Gdzie jest menu gestów? Nie, czekajcie. Tym przyciskiem? Ja chyba tego przycisku nie mam po prostu, dobra, nieważne. Tak czy siak, no niestety nie udało mi się za bardzo tego wykonać. Pozwólcie, że podgłośnie grę. A, muszę używać pada jednak. Pokaż, skonfiguruj ustawienia. Wybaczcie za to, ale oczywiście jak to bywa, nie ogarnąłem tego wcześniej. Muzyka? Dobra, powiedzmy, że będzie ok. Jakby coś wariował dźwięk, czyli głośność jego, a pewnie tak będzie, to oczywiście mówcie śmiało wcześniej. Chyba, że przesadziłem teraz, nie wiem, no sprawdzimy to oczywiście, sprawdzimy. Czy wolałbym tą muzykę jednak ściszyć w sumie? Też muzykę taką głośną zostawił może. Ogólnie teraz, gdy dużo mówię, to może się trochę świrować ten dźwięk w tyle, jeżeli chodzi o jego głośność, bo mam audio DAC in real time. Ale ogólnie to... A raczej będę mało mówił, kiedy będę się wkurzał, chyba że będę wyzywał, ale wyzywanie to jest pojedyncze słowa. Mówię, tutaj mogę coś zrobić, mogę dać mu butelkę Estusa, ale... Znaczy mogę wzmocnić butelkę Estusa, ale potrzebna mi jest dusza strażnika ognia. Za chuja nie wiem co to znaczy. Więc no co, nie mogę. A mogę tu inne rzeczy wybrać, ale butelkę Estusa wybiorę oczywiście. Teraz chodzimy sobie w dół. Ponieważ co pamiętam, tu był smok. To był smok, tak jest. Smok, który dawał mi ulepszenia do klasy, którą nie gram, bo tam była broń dla wojownika ogólnie. Znaczy wiadomo, to się nazywa jakoś inaczej, ale za cholerę nie pamiętam jak. Więc tu zjedziemy sobie w dół i przy okazji wyfarmimy sobie więcej dusz. A ta gra jest brzydka, ja pierniczę. W ogóle z powodu właśnie tego, że jakiś czas temu, w sumie już chyba 2 miesiące temu wyszedł... Albo miesiąc temu? Kiedy wyszedł Dark Souls 3? Ale no wyszedł niedawno, dobra, wyszedł niedawno. Ale jednak trochę czasu już temu, to jakoś zebrało mi się, żeby może kupiłbym go. Później myślę sobie, po cholerę mi Dark Souls 3, skoro nawet jedynki nie przeszedłem. I w tym momencie właśnie obudziła się we mnie jakaś taka siła, która mówi mi: hej stary, jesteś debilem, najpierw zagraj sobie w jedynkę znowu. Jeżeli jedynka ci się spodoba, to możesz sobie kupić kurde 2. A 2 też jest tania. Znaczy tańsza w sumie niż trójka, więc może wypadałoby to ogarnąć, ale nie od razu kupować to. Więc tak doszedłem do tego wniosku i tak właśnie zrobiłem, że po prostu nie kupowałem od razu jak taki dureń trójki, mimo że jedynki nawet nie skończyłem. Nawet skończyłem! Nie mówmy tu o skończeniu, nie byłem nawet blisko. Okej, panie. Okej, ten też padł już. I teraz tak, podstawową rzeczą, jaką musiałbym teraz zrobić... O, jeszcze tego zabiję sobie spokojnie. Wybaczcie, jeżeli słyszycie oczywiście klikanie myszki. Myszki sobie wypada dokładnie, więc no tego za bardzo nie mogę poprawić. Bo nie ma za bardzo jak, ale jak coś to popracuję nad tym w przyszłości ewentualnie. Nie wiem, czy w ogóle jakiekolwiek kolejne odcinki pełnią się z tej gry, bo to możliwe, że po prostu teraz rage quituję i zostawię tą grę już w pizdu. No ale jak mówię, tak może być, ale nie musi. Dobra, najważniejsze jest to, że tam jest ten smok cały, on ma jakieś tam itemy, których ja chyba nie potrzebuję na razie. Będę chciałbym sprawdzić się, jeżeli chodzi o tą lokację, czy ja będę potrafił tutaj cokolwiek zrobić. Jeżeli tak, to fajnie byłoby to ogarnąć, chociaż wiem, że te gnojki były mocne. Nie pamiętam do końca za bardzo jak to wyglądało, jeżeli chodzi o ich poziom trudności, ale pamiętam, że te gnojki były duże. Halo? Ten jeden mnie nie chce gonić za bardzo. O, tylko ten jeden. On ma takie dziwne ataki. Oczywiście nie wiem, jakie on ma ataki, bo skąd mam wiedzieć? Wolę na równym terenie walczyć. Ej, zawracaj. Nie! No kurwa, zajebiste to była ta. Aha, on ma takie jakby... Ja mu totalnie nic nie biję, czajcie to? To nie jest tak, że ja mu... O kurwa. To nie było tak, że ja mu biłem mało, ja mu nic nie biłem totalnie. Dlaczego niby? Ale muszę tam wrócić po duszę, jednak to nie jest dla mnie. Pomyślałem, że jednak to nie jest dla mnie. Jestem w miejscu, w którym chyba nie powinienem być, nie wiem dlaczego za bardzo. Ale okej, wrócę tam i wezmę tę duszę i spieprzam stamtąd. Doszedłem do wniosku, że jednak to nie jest miejsce dla mnie. No cóż. No to widać nie jest dla mnie po prostu. Teraz szedłem tutaj w dół znowu, ale chyba nie wiem, czy ja powinienem tutaj schodzić. Wolę powinienem, czy nie? Powinienem, dobra, okej. Myślałem, że pomyliłem jakieś miejscówki. Tak czy siak właśnie staram się, żeby ta gra była dosyć miła dla was do oglądania, natomiast chyba jeżeli chodzi o tę grę, jeżeli nie jest jakimś totalnym ogarniaczem, to nie jest to zbyt możliwe, bo w sumie ja cały czas tej gry się uczę. Znaczy nie. Nie jest tak, że ja się jej uczę, czyli że ja coś umiem. Ja tą grę poznaję od zera, czyli ja nie mam żadnego pojęcia, ani jednego poradnika nie przeczytałem. Nie mam żadnego buildu, żadnego wspomagacza poradnikowego, czy idę po ścieżce wyznaczonej przez kogoś tam. Ogólnie to Kaspi, bo on zawsze jest tym gościem, który jeżeli zna się na grze, to zawsze mi pomaga. Dzięki bardzo, bo zawsze wiem, że mogę do niego napisać, chociaż rzadko do niego piszę, szczerze mówiąc, ale jeżeli coś, jakiś mam problem, dylemat, a widzę, że on jest, jakiś nie jestem za bardzo zajęty, to po prostu jakieś tam napiszę i jeżeli oczywiście odpiszę, bo tam... bo zawsze odpisał, ale wiadomo, że nie zawsze musi, bo czasami jest tak, że po prostu ktoś jest zajęty, gra w coś i nie widzi tej wiadomości, więc no, też nie jest tak, że ja teraz... O mój Boże, jak się deklarowałeś, że mi pomożesz, teraz masz cały czas mi pomagać, ale jednak mimo wszystko, jeżeli chodzi o niektóre rzeczy, to oczywiście pytam go. Okej, zabijmy ich jeszcze raz. Oni w ogóle mało dusz dają. Aha, jakiś tam gnojek mnie tylko zranił i czajcie to? Beka. Dark Souls 3 słyszałem właśnie, że on... że ten jeden gościu właśnie taki malutki potrafił się zmienić w jakiegoś takiego mutanta wyrąbanego w kosmos. Ale nie wiem, czy na pewno tak było, bo oczywiście nie grałem w tę grę. Na razie właśnie jedynkę próbuję tutaj ogarnąć. Nie chodzi mi o to, żeby skończyć, ale żeby chociaż pograć w nią, a nie tak, że zagrałem sobie 18 godzin w grę, którą niektórzy potrafią 3400 godzin grać. No proszę was, to nie dla mnie. Ej, na celu na niego, bo nigdy go nie trafisz chyba. Ej, tutaj jeszcze są w ogóle. Dobra, jest śmieszny. Jak się robi okopa? Nie. Tak też nie. Jak się robi okopa? Do przodu i... Do przodu i ten. A, tak było w wyskoku, a tak powinien być kopniak. O, jest dobra, ale tego się nie da zrobić według mnie. Według mnie to jest niemożliwe do zrobienia ten kopniak, serio, perfidnie. Okej, mam 220 dusz, to jest spoko. Idziemy sobie do góry, do tego idziemy sobie. Mam nadzieję, że nie powiedziałem se, bo jeżeli tak, to przepraszam was bardzo. O, tu jest jakiś gnojek, bierzemy. Bo zdarza mi się takie no, bzdurne błędy robić. Jezu, żeby nie spać, potem będzie siara, bo dano siara już. No, dusze leżą już tutaj na samym wejściu, tutaj chyba przeciwnika nie było, więc spoko. Jeżeli dobrze wiem, a chyba dobrze wiem, to tutaj idąc tędy, da się trafić na przedmioty dla czarodzieja. Ale mogę się mylić, wiecie? Mogę się mylić, może tak nie być. Ale chyba tak jest. Trudno mi powiedzieć, szczerze mówiąc, wiecie? Trudno. No, ale chyba tak jest. Czyli jednak wolę się w to nie wkopywać. I stąd sobie pójdę z powrotem. I wrócę tam do góry. Tam do góry, czyli w sumie najpierw w dół pójdę, a później dopiero do góry. Ale wiecie, o co chodzi, mam nadzieję. Pewne jest to, że ogólnie to nie mam pojęcia, gdzie mam iść. Nie wiem, czy ta gra mi w ogóle powie mi, gdzie mam iść, ale wątpię. Wątpię w to, szczerze mówiąc, że ta gra mi cokolwiek powie. Holy moly guacamole. To jest tu, tak? Dobra. Ale tej lokacji tutaj na samej górze jeszcze nie ogarnąłem, więc tam też chciałbym właśnie chodzić, sobie coś poogarniać. Jeżeli ktoś oczekuje tutaj, że to będzie takie przechodzenie bossów, czy nawet oczekuje, że to będzie w ogóle jakiś progres do przodu, nie będę mówił, po prostu czy to będzie jakikolwiek progres, bo chyba progres do tyłu nie może być, to no możecie się zawieść trochę, wiecie, bo ogólnie to no żebym ja jeszcze w tą grę umiał grać, żebym umiał w tą grę, tym powiedział wam tak, tak, to będzie wielka przygoda, to będzie walka o przetrwanie z bossami, ale ja nawet nie wiem, czy ja jakiegokolwiek bossa znajdę, wiecie, szczerze mówiąc, ja nie mam pojęcia, czy ja w ogóle kogokolwiek tutaj, kurde, znajdę, możliwe, że nie, ale nie wiem, nie, może znajdę, może nie, z pewnością, że gdzieś pójdę, prawdopodobieństwo, że moim największym wyzwaniem będą jakieś byle gnojki. Jest naprawdę bardzo wysoko. O, bomba zapalająca, to jest spoko chyba. Wydaje mi się, że mógłbym to ustawić zamiast tej kuli ognia, ale kulę ognia sobie zostawię na razie. Nie wiem, czy będę używał w ogóle tarczę, bo to tarcza jednak mimo wszystko jest. Ja chyba nie bazuję na tarczy, więc może sobie nawet zmienię to. Dam sobie drugą poboczną. Dam promień piromancji może? A może tak zrobię nawet. Może tak będę mógł... O, widzicie? Będę mógł sobie tak zamieniać dzięki temu teraz. Ale chyba gdy mam to, coś takiego, to mogę sobie normalnie walczyć dwuręcznie. Albo nie? Bo z tego co wiem, powiedzcie mi, teraz on walczy jakby miał tarczę, tak? Bo z tego co wiem, to da się zrobić coś, żeby on szybciej strzelał. Znaczy szybciej uderzał z broni. Bo jeżeli walczy z dwoma rękami, to powinno być szybciej. Ale dobra. Sprawdźmy to. To stąd zabierzmy. Dajmy to tutaj. Dobra, tak samo trzyma. No to poprawiamy to. To stąd usuniemy. I tutaj damy piromancję. No, szczerze mówiąc, to trochę się cykam, że tego używać. No, ale może kiedyś będzie jakaś dobra okazja, żeby to użyć. Tutaj na pewno mogę skoczyć sobie w dół i nie zginąć przy okazji. To jest dobra akcja, w ogóle dobry progres. Kurwa, ja już tu byłem. Holy fuck. Dobra, to wracam do domu. Tak. Ja jebie. O mój Boże, wpieprzyłem się do miejsca, w którym już byłem. Seriously? Seriously? Oh my fucking god. A już tam byłem raz, to już tam raz byłem. Serio. Ale tutaj mnie nie było. Albo byłem w sumie. Sprawdźmy to, na pewno tam w lewo będę mógł pójść i tam pewnie pójdę niedługo. Tutaj w sumie nic nie było. Na razie jeszcze nie spotkałem tych legendarnych skrzynek, które chciałem je zjeść, ale pewnie je znajdę, prędzej czy później. Tam w ogóle na dole będą szkielety, które będę starał się zabić, ale czy to mi wyjdzie? O, nie, nawet nie pytajcie, bo chyba znacie odpowiedź w sumie, czy to mi się uda. Wątpię! Ale mogę ich triggerować tym ogniem. To tak zrobię właśnie, że striggeruję ogień w nich. Ktoś tu jest może? Tutaj tu jeden szkielet stanie, albo dwa nawet staną. O, widzicie? Wstaje. Jeden, drugi. Okej. Uuu, Jezu, jakie to jest mocne. Okej, nie wiem, czy ja tu powinienem być w ogóle. To jest zbyt mały teren chyba na walkę. Jezu, ja mu nic nie biję totalnie, czajcie to? Ta piromancja jest jakaś OP. 10 życia to jest nic. Aruf! Ała! Nie wiem, czy zaraz nie spadnę gdzieś, nie? Ajajajaj, fuck! Czy ja zabiłem się spadając? Okej, okay, unlucky, unlucky, bardzo unlucky. Ale okej, okay, jak już mówiłem, to jest chyba światło dzienne. Tego typu sytuacje to nie powinno was nawet dziwić, jeżeli chodzi o tą grę. Wydaje mi się tak, chociaż w sumie może powinny was dziwić. Jeżeli nie graliście w tą grę, no to prawdopodobnie może was to dziwić. Natomiast tak naprawdę to chyba nie powinno. Wait the holy moly second. Gdzie te dusze powinny być? Gdzie ja spadłem? Gdzieś tutaj u góry, co? Okej, poszedłem tędy. To jest jakieś nie wiadomo co. Poszedłem potem... Aha! Duszę mi dało u góry, mimo że byłem już na dole. Seems legit. Ale okej, okej. Może ja powinienem tym ogniem ich napierdzielać. Może ten ogień to jest moja jedyna szansa, żeby tą grę wygrać. Chociaż nie chciałbym tak się przyzwyczaić do tego, bo później okaże się, że będę musiał walczyć bronią. No i wtedy będę wymiękał jeszcze bardziej. Wiecie, nie lubię tak na skróty chodzić. Wiecie, myślę, że wolę się teraz przemęczyć i później grać lepiej niż na odwrót. Chyba, że z jednym bym sobie pomógł. Kurde, nie odwracaj się, stary. A nie, oboje spadli. Dobra, powiedzmy. Jezus, co dużo dostałem aż za to. Okej, no dobra. To na razie potrzebuję pomocy. Heh. Trochę było hipokryzją zajechało ode mnie, nie? Także tak myślę trochę. Czyli trochę głupio. Ale nieważne. Chciałem tylko jednego zabić, a nie przywołażyłem tego na czas, że to teraz w sumie atakuje obu. Ale okej, już tu mamy... Mam dwa kolejne. Fucking hell. Dobra. Ten gdzieś pobiegł. Gdzie wy kurwa biegniecie? Pojebało was. Okej, teraz skoczę. Dwa dziabnięcia. Dwa dziabnięcia. Okej, odskoczył. Na co on się przygotowuje do skoku? Czym się zdaje? O fuck. O fuck. O fuck. Holy moly. Guacamole. Okej. Kurwa, no gdzie żeś skoczył do kuu? Nie, nie. No. Jaki to jest porąbany przeciwnik. Znaczy, znowu bym się zbagował te schody. Okej, wypij. Trudni są, strasznie. Nie no, znowu kurwa idę w to samo miejsce. On tak odskakuje dobrze. Czy on mi zrobił ripostę? No sam nie wiem, jak zrobić ripostę. To jest zasadniczy problem, mi się wydaje. Halo? Halo, przyjaciel, gdzie wy jesteście? A tu przyszedłeś! Dobrze, kości. O, ten drugi jeszcze przyszedł. Dają strasznie mało duszek, no to ile ja się z nimi pieprzę. Trochę to chamskie, powiedział szczerze mówiąc. No widzicie, znowu jebaną kontrę zrobił, jebany. Jak to pokonać gościa, który potrafi mnie skontrolować za każdym momentem? Masakra. Dobra, ale jeszcze jedno wypiję i spróbuję. Mam nadzieję, że ktoś mnie tutaj... Aha. Dobra, dobra, dobra. Zrozumiałem aluzję. Ta woda mi trochę utrudnia. Dodatkowo mam jakiś negatywny... negatywne coś. Okej, czy on kiedy on tak chamsko przygotowuje się do riposty, to mam uważać, tak? Teraz mam uważać. Teraz już nie. Teraz mam uważać. Okej. Dobra, powoli cię tutaj zmłucę. Ale ładnie się zagiął. Dziwny obrót zrobił, szczerze mówiąc, ale okej. Okej, stary, chodź tutaj. Okej, go trzeba tak tyrać, tak? Widzę właśnie. Aj. Naprawdę, pierdzielę się z nimi w tańcu. On skacze? Nie, nie skacze teraz. To nie skacze, ten jest z policji. Hop, hop, hop. O, drugi przybieg. Aha, przez to. Teraz odskoczyć! No. Fucking hell! Aj, ale blisko było w sumie. Jeden padł, no. To jest, ścisnąłem go. Gdyby oni nie byli parami. No właśnie to jest ten problem, że nie potrafię walczyć z kilkoma na raz. No ale nie, czy... Cofnij. Ja po prostu nie umiem walczyć. To wyjaśnia wszelkie możliwości. Ej, właśnie zauważyłem, że myszkę mi wykrywa. Pozwólcie, że tutaj to poprawię może, co? Ja bym to w właściwościach poprawił. Ja bym wziął tutaj, ustawił coś. Przechwytuj kursor, nie. Okej. Teraz już powinna zniknąć, tak? Jest kursor? Nie ma. Dobra, mi trochę przeszkadza, bo jest na środku, ale... Okej, jakoś tak sobie poprawię tu. Tak, żeby tak gdzieś z boku był... Okej. Już mogę dać dalej. Okej, ale duszę mam tutaj. Nice. Mam 750 aż dusz. Nice. Powinienem na coś to wydać. I prawdopodobnie zrobię to dając w życie. Żeby mieć... Nie, w siłę może bym dał, co? Dobra, dawajcie mi już ich tutaj. Aha, on się jakoś zbagował, czy co? Nie, tego. Weź tutaj. Masz, gościu. Padaj. Jest. I nawet sprawnie mi to poszło, chociaż jednego tutaj firebola chyba... A nie, chyba dwa w nich trafiłem, tak? Bo trzy chyba nie trafiłem w ogóle. Czy coś takiego w sumie? No nie wiem. Jakoś tak było. Na pewno spróbuję jeszcze raz tutaj potargać trochę. Okej. Okay. Ale ładnie tu popykali, no. Aha. Rzucasz tym, jakbyś kurwa chciała, nie mógł. Okej, okay. Jeden, dwa. Teraz trzy jeszcze, nie? Nie. Jeden skok jeszcze, jeden i dwa. I spadłem. Kurwa mać! Ja jebie do pierdolonej kurwa dziury wpadłem. Chuj! Nie wyciągnę tego stamtąd, no kurwa jebany cmentarz do kurwy nędzy. Ale to boli, serduszko, tam w środku coś mi pękło chyba. Jebane punkty! Kurwa mać! 30 minut życia zajebane tak bezpowrotnie. Ja jebie, chuj, 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 chuj. A co mogłem kurwa zrobić? Cofnąć się i dodać poziom, ale co chciałem zrobić? Powiedzieć kurwa, pomóżcie mi, co mam rozdać punkty, ja pierdolę. I kurwa, po poziomie. No i po prostu, kurwa, no nie. A! Czy to moja dużo? Jednak jest, okej, okay. Cofam to. O, mi stanął, ja pierdzielę. Dobra. Idę rozdać punkt. Pierdolę. Ej, ale tak w sumie, tak nie, ja sobie trochę robiłem, nie? W nerwach, ale w sumie jakbyście mi powiedzieli, co jest najlepiej rozdać punkty, to w sumie spoko, ale nie, w sumie to po co? W sumie i tak tej postaci nie skończę nigdy. Pewnie 50 000 razy będę zaczął nową postać i nigdy tej gry nie skończę, prawdopodobnie. Dlatego rozdam punkty będę chciał. Ale przeanalizujmy to, chociaż przeanalizujemy to w następnym odcinku. Więc to będzie wszystko. Serdecznie dziękuję za oglądanie, zapraszam do kolejnego odcinku z gry Dark Souls. Do usłyszenia już niedługo. Siemanko, no i cześć. Yep.